No słuchajcie, robimy taki myk, że w tej chwili będę miał 6 godzin pracy, jest godzina 3 z minutami, podepniemy auto do ładowarki, do domowej instalacji i zobaczymy, ile zyskamy zasięgu po mniej więcej 6 godzinach ładowania. W tej chwili stan baterii, zobaczcie za refleksy, 34 km, 9% tylko stanu baterii. I to, co mówiłem właśnie w teście, czyli no, przy pełnym stanie akumulatora no, WLTP troszeczkę optymistycznie oszacowało zasięg, chyba że widzicie, niecałe 20 tysięcy kilometrów auto było tak męczone i tyle razy ładowane. No ale też, żeby zasięg z 480 szacowanych spadł do mniej więcej 360 na pełnym naładowaniu, dziwna sprawa. Nieprawdaż? Nie powinno być takiego deficytu, takiego spadku wydajności akumulatorów. No to wyciągamy ładowarkę i zobaczymy, ile to pobiera prądu. Ładowarka w trybie standby, a więc nie podłączona do jacka, jest LED power, świeci się, pobiera niecałe 2 W. Zobaczymy, ile będzie ciągnęła, jak podepniemy. Ok, mamy zielone, mamy chyba. Dobra, ile to ciągnie teraz? 2120 W, no, czyli tyle, ile mocny odkurzacz. Powiedzmy, bardzo mocny odkurzacz. Albo czajnik elektryczny. Coś takiego. Idzie jak burza. Ładuje supercharger domowy. Ładuje tak, że myślę, że 2-3 doby minimum. Ale zobaczmy. Za jakiś czas. Ile to nam da kilometrów? No dobra. Minęło 6 godzin. I zobaczymy. Proszę, mamy jeszcze takie umilacze z lusterek. Oświetlenie przestrzeni, wsiadania, wysiadania. No zobaczmy, power charge. Ile nie ładuje, przestało ładować. Patrzcie. A, bo otworzyłem samochód. No ile naładowało? Ok, mamy 13,6 kWh. 13,6. Teraz nie ładuje. 2 W, jest standby. No i... No dobra. Zasięg wzrósł nam po 6 godzinach ładowania od 30 kilku na 90 kilka. Także widzicie, no średnio 10 km na godzinę. Więc przez noc jesteśmy w stanie naładować zasięg 8-9 godzin. 80-90 km, jeśli będziemy ładować. No nie jest to fatalna sprawa, no ale bardziej mnie martwi właśnie ten szacowany przez normy WLTP zasięg tego auta w okolicach 500 km, dokładnie 480, a przy pełnym naładowaniu mamy tu tylko 360, tak jak odbierałem to auto. A gdy miałem połowę, dokładnie połowę, pokazywało mi 180, więc wszystko się zgadza. No dziwna sprawa. Korzystając z tego, że już Wam pokażę też wnętrze w nocy. To takie są śmieszne rzeczy, że dotykowe panel, oczywiście są też lampki tu z boku, można włączać je w takiej właśnie konfiguracji. Z tyłu jest podobnie, mam lampki, widzicie, dodatkowe też są. No i jeszcze Wam to pokażę. A, zaczął dalej ładować. Ten odgłos drzwi. Po co to wymyślili? Nie kumam tego. Otwieranie drzwi i przy tym jakieś piski, dźwięki dziwne. Nie wiem, do czego to jest potrzebne. Co to jest w ogóle? Informacje o pozostałym czasie ładowania 35 godzin 51 minut, także prawie 36 godzin, a już mamy 96 km zasięgu, także widzicie, strasznie długo. Co ciekawe, niezłe drgawki czuję na kierownicy, niezłe drgania przynosi ten system ładowania. Kierownica bardzo wibruje.
Auto nie. Pozostałe komponenty jakoś nie, przedmioty. Jak dotykam innych rzeczy. Ale deska trochę i kierownica bardzo przenosi drganie jakieś dziwne. No, słychać też takie konkretne buczenie. Nie tylko drgania na kierownicy czuć. Co to są te odgłosy jakieś dziwne? No dziwny samochód. W pewnych kwestiach zastanawia mnie pewne rzeczy mnie zastanawiają w tym momencie.